Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest... a to jest Let's Play LEGO Indiana Jones Oryginalna Przygoda. Jest tak, jeżeli słyszycie jakąś zmianę w moim głosie, to tylko dlatego, że jestem chory. I nagrywam dla nas Let's Play, bo jestem chory. Jej. Więc mam nadzieję, że mnie wybaczycie, jak coś szanił głupoty albo coś. Bo... No, niezbyt ze mną jest dobrze. Znaczy, to już wiadomo od dawna, ale... Więc chodźmy do Well of Souls. Będziemy kontynuować historię. Jeżeli wszystko dzisiaj dobrze pójdzie i w miarę szybko się urobię, to może dzisiaj nawet skończymy ten chapter. Pierwszy film. Pierwszy. Wróćcie sobie jak chcecie. Mnie to nie obchodzi zbytnio. O nie, już pamiętam ten poziom, czyli nie zrobimy go tak szybko. No, my tu zamiatamy. No. No, ludzie, my tu zamiatamy. Spokojnie. I myk. Okej, okay, i sprawdziliśmy, o co tu chodzi. Teraz musimy wszystko zrobić szami. I myk. Auć. No więc to jest pokazane, że węże boją się... To jest tak, Indiana Jones boi się węża, węże boją się ognia. Więc jest bardzo okej. Okay. I to jest bardzo kluczowy przedmiot. Gdyż ten notatnik pozwoli nam robić bardzo fajne rzeczy. Będzie nam potrzebny do odblokowywania przejść. Jak widzicie, tutaj nasz kolega Sallach, czyli prawdopodobnie jakiś Arab, ma łopatę, więc łopata również nam się będzie przydała w tej misji. Myk. Kurde. Więc tak, to jest fobia. Więc musimy pomóc Indiemu w przejściu tej rzeczy. I to jest najlepsze jest to, jak go on tak co, bo musi sobie jeszcze poprawić turban. To jest epickie. Więc dobra. Zrobimy tak. A! Jeszcze chwila. Chciałem tu wejść. O, właśnie po to. To jest, jak widzicie, pochodnie odstraszają wenderzy. O! Boż ty pupsko. Okej, okay, więc teraz możemy wreszcie stanąć, żeby nam otworzyło przejście i możemy iść dalej. Na to oczywiście nie wchodzimy, bo pamiętamy, co się działo w poprzednim, w pierwszym poziomie. Aha, możemy tu wrócić, okej. Okay. Więc przeskakujemy na liczenie świecie. No jaki Janek! No co za Janek! Dobra, aktywuję tutaj wszystkie te duperele na węże. Co to jest? Aha, dobra, już przestaliśmy. Nie wiem, to jest na ciężkie przedmioty i tym podobne. Zakładam, że ten Janusz by po prostu wszedł znowu na to i dlatego to rozwalam od razu. Okej, okay, i tak się to właśnie aktywuje. Więc teraz musimy... O Boże. Aktywować w odpowiedniej kolejności. Jeżeli w złej kolejności aktywujemy, to będziemy mieli problem. Proste? Mam nadzieję, że proste. Jeszcze. Pójdźmy sobie w prawo. Oszty Jacka. O! Już myślałem, że muszę to trzymać. A co to? Ściana. Już nie ma ściany. No serio, niektóre tutaj te skarby są strasznie łatwe do odnalezienia, ale spokojnie. To kwestia czasu. Tylko kwestia czasu. Okay.
powiedziałem. I pajączki! Zacznijmy to. O, sztyw, dzwonek. Czy ja właśnie zrobiłem to, co zrobiłem? Tak, właśnie przez moją głupotę straciliśmy dziennik. Good work. Więc nie wiem, czy mam się po niego wrócić, czy nie. O, głowa Anubisa. Jednego bodajże z tych całych, nie wiem, bogów mityckich. Ja, dobra, może się obejdziemy bez tego notatnika. Ewentualnie będę musiał przez całą planszę lecieć. Jakoś mi się zdaje, że to powinno być pierwsze. Dobrze mi się zdawało. Wow. Jezu! Coś się dzieje? Myk. Pytanie, gdzie jest drugie oko? No, oko. W zasadzie. Wow. Jezus, ma. Dzisiaj komputer ścina troszeczkę. Chyba ma, wiecie. To są te dni. Co mam to zrobić? What? Dobre to. Tylko co ja mam to zrobić? O co tu chodzi? Czy ja mam, nie wiem, co spić? Pewnie teraz wszyscy, którzy znają tą grę, się śmieją ze mnie, że co za idiota, nie wie co robić, ale... no cóż, no to jest właśnie ten fajny let's play, że można się pośmiać z idioty, który nie wie co robi. To jest właśnie to sedno let's play. Może fajnie się ogląda i później w komentarzu można sobie przeczytać, że... O, a ja to umiem, a ty nie umiesz. No cóż, no nie każdy wszystko umie, jak to... Jacek, kurde, co ty robisz? Czemu mi przeszkadzasz? Co za Jacek? No po prostu Jacek jak się patrzy. Żeby nie było, ja tu nikogo... to co teraz mówię nie ma na celu... nie ma na celu obrażenia nikogo, broń Boże. Po prostu... Tak fajnie to brzmi. Taki Jacek mógłbyś nazwać, to jest... Nie wiem, no, ja bym się wyobraził, gdyby ktoś mnie nazwał Jacek. To znaczy nie, że to imię jest jakieś głupie, tylko... Tylko tak. Na przykład nie z typowymi polskimi imionami to się kojarzy Jacek i Janusz. I to są takie dwa dla mnie typowe polskie imiona. No i to jest dla mnie śmieszne, że coś takiego może być. Tak szczerze. Tu na pewno nie będę mógł przejść. Oczywiście, że nie będę mógł przejść, bo po co? Po co to się nogi nocą, Pixel? Zapamiętaj sobie. Okej, myk. Myk. Nie wiem, te pajączki są niezniszczalne, czy... Może to są skarabeusze? Jak się teraz nie mogę im przypatrzeć i tak się zastanawiam, czy one są... Czy to są te... skarabeusze przypadkiem. O! Teraz się udało, po prostu świetnie. Jak się już z tym połączyłem, to już mogłem, tak? Dobra. Nie wiem, czemu teraz skaczę, ale... Nie wiem. Jakoś w każdej grze, jak skaczę, to wydaje mi się, że jestem szybszy. Może po prostu Sonic, przez Sonica mi się coś takiego wyrobiło, bo wiecie, M-Speed i te sprawy. Oczywiście taki typowy laik to nie będzie wiedział, o co mi chodzi, ale M-Speed i D-Speed to są takie... No, jest to dosyć chyba... Nieograniczona prędkość w Sonic Unleashed i Generations. Wyjaśnię wam podczas SP-a. SP-ów. Okej. Musimy włożyć kulkę do dziurki. Bez skojarzeń. Proszę, bez skojarzeń. Okej. Teraz drugą tutaj nie dostanę.
Ale nie, czy... What? Zakładam, że to jest niemożliwe. I miałem po prostu teraz jakiś błąd. Ale okej, okay, kurde, muszę sobie wreszcie zmienić te klawisze. Chyba by prościej było, jakbym grał na klawiaturze. Ale wtedy... No, jeżeli ktoś zna... jeżeli ktoś pamięta Let's Play z Modi i Nany... jeżeli ktoś oglądał... A, więc jednak chyba musiałem go stracić. Psychologia. A dobra. Tu musimy iść. Jeżeli ktoś pamięta, pogląda aktualnie mój Let's Play z Modi i Nany, to no przypomnę, że tam to no cichutko nie było. Tylko tyle mogę powiedzieć, że cichutko to tam na pewno nie było. Dzięki mojej klawiaturze. Więc lepiej jak już z takim padem gram, przy którym ledwo słychać, no dzięki Jonas, na ciebie zawsze można liczyć, przez który ledwie co słychać, niż taką klawiaturę, co zagłusza nawet mnie czasami. Chociaż nie wiem, niektórzy na przykład po obejrzeniu mojego. Bo kiedyś robiłem same play na klawiaturze na przykład. Kiedy jeszcze nagrywałem Minecrafta, to w ogóle to nie chce mi się wracać do tych czasów, ale jakoś nie mam co do powiedzenia, to po prostu coś opowiem śmiesznego. Jeszcze nagrywałem Minecrafta, to było tak, że no, moja klawiatura nie zmieniła się i po prostu była strasznie, ale to strasznie głośna. No i teraz musimy iść po ten skarb. Bo to strasznie, ale strasznie głośna. I później jak na bodajże Let's Play z Raymana dwójki używałem pada, to ludzie się dziwili, gdzie jest moja klawiatura. No cóż. No Jacka zabrali, no ja nie mogę. O, nasza koleżanka. Coś ma przerąbane. Więc tak, jak widzicie, no teraz musimy kontynuować poziom tylko z naszą koleżanką Marion, w jakiejś sukience. W ogóle śmieszne jest to, że niektóre, nie wiem czy to od Indiana Jonesy dwójki wprowadzili, czy to już od jedynki też było, ale najśmieszniejsze jest to, że tutaj postacie kobiece też mają sukienki, aczkolwiek ta postać z tego co widzę nie ma tej sukienki. Nie mam pojęcia czemu. Myk. Ale rąbło, coś tu jeszcze jest? Nic ciekawego nie ma. To lecimy. Jako już Indiana ma. Oh shit. Jakimś cudem nie spanikował, co jest dziwne. Ale dobra. O, teraz sobie przypomniałem, jak tutaj 100% ten poziom, to była masakra. Już chyba milionowy raz go przechodziłem, a nadal nie mogłem go. O. Pixela, ale ty glitchujesz gry. No co, to jest praktycznie moja praca. Nie szczepiajcie się, ja lubię. Znajdować, jak to tak zwało, glitche w grach, to jest śmieszniejsze wtedy. Na przykład w Portalu znalazłem parę glitchy i było fajnie. Było bardzo fajnie. Nie wiem ogólnie, czy jakoś mój głos się zbytnio zmienia, ale możecie mi powiedzieć. Jezus! Maryja. Nie Maryja, tylko buzi. Pixel, ty. Chamie prostaku i Polaku. Tak, dla mnie nazwanie mnie Polakiem to jest obelga, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, weźmiemy sobie to, bo nasza koleżanka ma. Ma. Notes? Ma notes? Ma notes. Więc niepotrzebny nam notes u dwóch postaci. Więc po prostu weźmiemy sobie jedną. Wow, pisy, idzie to. Okej, więc teraz mogę tutaj iść. Jestem pewien, co tu jest po środku i...
A ja się mogę przecież oglądać, mogę. To jest bardzo. O! Spokojnie. Gdzie ja to mam, miałbym dać? Czy to gdzieś mam zaprowadzić? Czy co? A, już chyba widzę. No i pięknie. Lol, zglitchowało mi się audio przez chwilę. O, co chodzi? Dobra. Zamknęliśmy to. Nie, jest tylko wężyk. Wąż rzeczny jest niebezpieczny, jak to mówią. Serio, on też może na to. What? Wow. Spokojnie, 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 gro, spokojnie. Spokojnie, nic się nie dzieje, spokojnie. Na razie to ja tu panikuję. No ej! Aha, skarabeusze. Ja myślałem, że ona mnie uderza. Kobieta mnie bije. Dobra, wykupiłem sobie to. Bo zaraz stracimy łopatę. Ale wolno kopię. Głupie jest to, że można tylko jeden przedmiot trzymać. A już w szczególności Indiana Jones, bo patrzcie, on ma jeszcze tą swoją sakiewkę. Tu ja rozumiem inne po. Zrąbałem. Ja rozumiem inne postacie. No, prawie rozumiem, ale. No, Indiana Jones, nie. Z jakieś takie pomniejsze przedmioty jak klucz, to chyba mógłby zmieścić w tej swojej sakiewce. Czego ja nic nie robię. Aha! Tu muszę dać te klucze. Koła zębate, sorry. Czy to jest to koło zębate? Tak, to jest to koło zębate. Właściwie to chyba nie liczy się, które przyniosę najpierw. No, powiem, w speedrunie jakieś by to znaczenie miało, ale jako iż. Po prostu przechodzimy grę, a nie robimy spina na serio już 20 minut nagrywam, czy mi się zdaje. No i teraz jest pięknie. Myk, 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 myk. Serio. Nie, ja to zamknę. Ha! I jest kolejny True Adventure. Ale wpierw. Seriously. No i pięknie. Tak, ja tam mam doskoczyć, przepraszam bardzo. Czy po prostu mogę tak zrobić? Nie. Czyli guzik mi to dało. Okej, więc możemy tutaj iść. Dobrze się. No właśnie. Pięknie. Jestem geniuszem biznesu. Januszem. Co my tu mamy? Minigierka. Świetnie. Haha. Holy. Aha, to my teraz mamy. Okej, przynajmniej nie muszę tego odnowadować. W każdym bądź razie. A, żeby translatować hieroglify. Jeszcze pamiętam, jak grałem w Lego Harry Potter i. Kurde. Raz mnie ktoś zagadał, jak robiłem tego typu puzzle. I kompletnie na chwilę trafił, zrobiłem i udało mi się. Więc można powiedzieć, że jestem. No, czasem mi farty dopisuje, ale tak bardziej rzadziej niż częściej. No to już zbytnio nic nie ma, to sobie pójdziemy, to nie wiem właściwie po co tu przyszedłem. Okej. Myk. O, jest łopata, więc. Wow! Kamera trochę świruje. No, jest. Muszę sobie wreszcie to zbindować porządnie, bo. No, cóż mogę powiedzieć? Wnerwia mnie to. Kurde.
zbyt przyzwyczajony do tego władcy pierścieni. Później, na pewno jak sobie zbinduję wreszcie to wszystko, to później nie będę mógł wcale grać, bo tak się przyzwyczaję do tego. Okej, zakładam, że tą łopatę na serę mieliśmy mieć tylko w tym jednym miejscu. Aha, fajnie, brawo. Jak? Przepraszam bardzo, jak ona to przeszła? Ota. Takie buty. Taki trochę to jest cheating. A. Nie. Zakładam, że nie ma czegoś takiego jak zaprogramowane dla mężczyzn schodzenie stamtąd i dlatego tak się dzieje. Okej. I jesteśmy tu. Wo. Ej, wait, what? Bardzo jak. No jaż! Aha, już wiem jak go pokonać, już wiem jak go pokonać. Nie będzie mi tu taki Janusz. Myk. Najśmieszniejsze jest to, że to oni się respią. Myk. I myk. I ostatni hit. Myk. Najśmieszniejsze jest to, że Indiana Jones nie boi się tylko tego wielkiego węża. Co nie ma w ogóle sensu! To... No serio, ja przez przypadek odkryłem te sekrety. Nawet mi się nie chce tego robić. Przyznam tak wam szczerze. Co? Jak ja to zrobiłem? Nawet serio mi się nie chce tych sekretów. Wow, oż ty Janek. Serio mi się tych sekretów nawet nie chce robić. Ja tak je odkrywam. Ej, gdzie jest kapelusz? Powtarzam jeszcze raz, gdzie jest kapelusz? Nie wąż, kapelusz. O, tu jest. No i jest dobrze. Jej, ukończyliśmy poziom w jakieś pół godziny. I odblokowaliśmy jedną postać. A, to... Dziwne, wygląda tak samo jak ta poprzednia Mario. Ale no dobra, nie będę narzekał. No co, jak dają to... Co mam mówić? No, Barnett College. I chyba nam jeszcze pozostały... Tak, chyba każdy chapter ma po 6 poziomów, więc... W takim razie jeszcze nam pozostały... 2... poziomy na ten chapter. 2 albo 1. 5, czyli 2. I później znowu ten chapter. Temple of Doom. I ostatnia wyprawa. Teraz Crusade. I później już sobie zrobię przerwę złego i zaczynamy Let's Play z Portala. Mam nadzieję, że będziecie czekali na to. Więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Takim, że tak powiem, powrotowym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że zbytnio nie przeszkadzał mój głos. Bo trochę, że mnie drapie w gardle, więc czasami ten głos zmieniam. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.